Cześć, jeśli nadal czekasz na swój list z Hogwartu, to świetnie się składa, jest nas co najmniej dwoje. A żeby umilić sobie to oczekiwanie, poza kolejnym odświeżaniem filmów czy książek, polecam budowanie LEGO z serii Harry Potter. To jest kanał Brick O'Clock, a ja jestem Łukasz. I tak, jestem Potterheadem. Natomiast w tej serii filmów będę rozpakowywał, budował i pokazywał, jak można łączyć różne zestawy LEGO z serii Harry Potter. Serdecznie zapraszam na drugi odcinek na kanale. Zaczynamy! W 2021 roku minęło dokładnie 20 lat od kinowej premiery pierwszej części przygód z serii o Harrym Potterze, Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Z tej też okazji LEGO postanowił wydać 6 zestawów, które mają upamiętnić te wydarzenia. W każdym z tych 6 zestawów jest dodatkowo złota figurka. Ja chciałbym dzisiaj Wam pokazać jeden z takich zestawów. Jest to zestaw Spotkanie z Puszkiem. W skład zestawu wchodzą 4 minifigurki, Harry Potter, Hermiona Granger i Ron Weasley oraz jedna złota figurka, o której mówiłem już wcześniej. W tym wypadku jest to właśnie Hermiona Granger. Na ilustracji wygląda całkiem fajnie, zobaczymy jak wygląda na żywo. W skład zestawu wchodzi również korytarz na trzecim piętrze, tak mi się wydaje, potem powiem Wam dlaczego, oraz wieża. Oba te elementy są zbudowane z modułów, więc możemy je różnie łączyć. Tak samo łączyć potem z innymi zestawami, ale o tym też Wam powiem później. I oczywiście tutaj nasz tytułowy puszek. Puszek jest zrobiony z LEGO, natomiast nie jest jedną całą figurką, tylko jest zmontowany i posiada 3 głowy, tak jak w oryginale, które wyglądają dosyć oryginalnie, groźnie, fajnie. Widać tutaj też, że są jakieś te cegiełki oraz herb Hogwartu. Wydaje mi się, że są to naklejki, natomiast jakby to były zadrukowane klocki, byłoby o wiele lepiej, ale okaże się dopiero przy rozpakowaniu zestawu. Ok, zobaczymy sobie, co tu jest z tyłu. Z tyłu jest pokazane to, o czym mówiłem wcześniej. Mamy tutaj korytarz na trzecim piętrze, w którym piastuje puszek z klapą w podłodze, a z wieży zrobiliśmy jeden element, który jest piętrem poniżej. Fajnie jest tutaj pokazane to, co się działo w filmie, czyli tutaj Ron i Harry uciekają przed puszkiem, wpadają w diabelskie sidła, a ratuje ich Hermiona. Mamy tu jeszcze w zestawie harfę, którą zaczarował profesor Quirrell, żeby uśpić puszka i wykraść kamień filozoficzny. Ten zestaw bezpośrednio łączy się z zestawem Komnata Tajemnic oraz zestawem Wypadek z eliksirem wielosokowym. Poza tym jeszcze powstał zestaw Pierwsza lekcja latania, która też się z nimi łączy, natomiast nie ma tego jakby w typowej instrukcji. Tutaj już musi nasza kreatywność zadziałać. Ja w następnych odcinkach pokażę Wam, jak bardzo można pomieszać te zestawy i jak fajnie to może wyglądać na półce. Tymczasem zapraszam Was do unboxingu tego zestawu. Zobaczymy, co jest w pudełku, jest w woreczków, czy są jakieś ciekawe klocki, czy są naklejki, czy są zadrukowane klocki oraz jak wygląda instrukcja obsługi. Później zacznę składać ten zestaw i zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda z bliska. Ok, więc zapraszam serdecznie na unboxing. Ok, czyli jesteśmy na detalu, możemy zaczynać unboxing. Na szczęście ten karton ma takie dwie zapadki na palce, które o wiele to ułatwiają. Jedna jest, druga też jest. Bardzo nie lubię uszkadzać kartonów, bo będę starał się zrobić to bardzo, bardzo delikatnie. Oho, z jednej strony poszło, z drugiej strony poszło. Mhm. Ok, czyli to by było wszystko. To by było wszystko. Już zobaczymy, co tu mamy w środku. Mamy worek numer 3. Widzę, tutaj jest fryzura od Hermiony, kawałek wieży i dużo detali z tego namiotu. Znaczy namiotu, z tego szczytu wieży. Mamy instrukcję, która jest sklejona. Mam tutaj informację, jak możemy budować, że po kolei woreczki. I mamy tylko 3 worki, jak widzicie. I tutaj mamy informację o tym, że jest aplikacja do budowy dostępna na iOS-a, Androida oraz na Huawei'a chyba? Chyba tak.
Co prawda ja używam jej na iOSie, na iPadzie i jest bardzo wygodna, nie wiem jak tam na Androidzie, ale zdecydowanie wolę to niż niszczenie książeczek. Wolę ją mieć na pamiątkę w całości. Więc odkładamy ją tutaj. Tu mamy zestaw, tu mamy jedynkę. Wydaje mi się, że jedynka to będą części do puszka, do budowy puszka, tak, do samego głowy oraz widzę tutaj głowa Harry Pottera. Ok. I worek numer 2. W nim widzę, że tu jest bardzo dużo takich większych elementów, no więc pewnie to będzie ta największa komnata. No i oczywiście są naklejki. Nie były spakowane w instrukcji, ani worek z instrukcją. Natomiast nie są pogniecione, nie są uszkodzone, więc jest ok. No i tak jak myślałem, te cegiełki oraz te nadruki związane z tymi runami oraz Herb Hogwartu to niestety naklejki. No cóż, mam nadzieję, że będą prezentowały się okazale. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, no czyli zabieramy się do składania i widzimy się za chwilę. Okej, okay, czyli moja pierwsza część zamku Hogwarts jest gotowa. Korytarz na trzecim piętrze, można powiedzieć, że jest zbudowany, jest gotowy i teraz go oglądamy. Tak jak mówiłem, są tutaj cegiełki, jest tutaj Herb Hogwartu, jest tutaj ta skała. Cegiełki i Herb Hogwartu to są naklejki, które udało mi się wyjątkowo bardzo równo nakleić. No nie zawsze tak jest, więc tym razem wyglądają fajnie, natomiast przy chwili nieuwagi mogłoby być całkiem inaczej. Tutaj mamy element skały, bardzo fajny klocek, można go tam dopasować do różnych rzeczy. No i tu jeszcze mamy też takie klocki, które są takimi cegiełkami, które już to nie są na druki, to już jest wiadomo trójwymiarowe. Mamy tutaj fajny tą wieżyczkę, no i tutaj taką balustradę. Wygląda troszkę, nie wiem, jakiś taki balkon, nie wiem, z Romea i Julii. Tak to trochę mi przypomina. Ok, zobaczymy sobie, jak to wygląda wewnątrz, a potem zobaczymy, co idzie z tego zrobić. Więc tak, wewnątrz mamy psa Puszka, który strzeże klapy, którą Wam zaraz pokażę. Takie dwa fajne świeczniki. Niestety nie ma dachu, ale to też wynika z tego, że ten element jest odczepiany, więc możemy troszkę tutaj poprzestawiać, pomieszać. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mamy tutaj diabelskie sidła, które de facto są razem za psem Puszkiem, natomiast jeśli chodzi o fabułę, to tak nie było. Tutaj mamy kolejny taki balkonik, no i on właśnie wydaje mi się, że jest takim najsłabszym elementem tego zestawu, ponieważ no, jest dosyć pusty, nic tam nie ma, nic tam się nie dzieje. No trochę nuda, taki jakby element tylko żeby był. Wydaje mi się, że jest tyle fajnych miejsc w Hogwarcie, które można by jakoś fajnie zagospodarować, a tutaj tego niestety nie mamy. Tutaj mamy środek tej wieży. No, z zewnątrz wyglądała jak zabudowana, tutaj no, niestety nie jest, chociaż może niestety albo stety, ponieważ mamy tutaj bardzo fajne przedmioty, takie buteleczki, świecznik, palnik z garnuszkiem. No i tutaj są te zaklęcia oraz runy, które, tak jak mówiłem, są również naklejką, natomiast tutaj bardzo fajnie wyglądają, tak dosyć właśnie magicznie, tak interesująco, można je fajnie oglądać. Ten element wydaje mi się, że jest bardzo fajny. Ok. Teraz odstawimy sobie na chwilkę psa Puszka. Teraz o nim troszkę więcej, natomiast wydaje mi się, że chciałbym Wam pierw pokazać, jak to można wszystko rozbudować. Więc tak, to wszystko jest złożone z elementów, które da się rozłożyć. Więc tak, zobaczcie, tutaj ściągamy tą część. Potem te dwie możemy rozłączyć. No i jeszcze tak. I w sumie jakby na to nie patrzeć, możemy również ten dach rozłączyć, aczkolwiek wydaje mi się, że może to się nie skończyć zbyt dobrze. A nie, nawet się udało. Ok, i mamy takie 5 elementów. I z tych elementów możemy stworzyć naprawdę wiele. Zobaczcie.
jeśli ten element, jeśli te dwa elementy połączymy, będziemy mieli dokładnie to, co było pokazane na opakowaniu na tylnej stronie. Mamy tutaj diabelskie sidła, w które wpadał Harry i Ron oraz tą słynną klapę. Troszkę jest to źle zrobione, ponieważ jak wstawimy tutaj psa puszka, no to już nie ma miejsca, żeby tą klapę można było jakkolwiek otworzyć. Natomiast no, element jest fajny, fajnie, że się otwiera, fajnie, że jest coś, z czym się można pobawić. Tutaj mamy ten dach, tak możemy potem przypasować do innych zestawów, natomiast no, tutaj to wyglądałoby mniej więcej tak. Już wam pokazuję, pies puszek no, wchodzi tutaj na styk na położonych nogach. No, no nie jest to jakieś super estetyczne, więc no, nie jestem jakby zadowolony z tego efektu. Ok, teraz go wyciągniemy i pokażę wam jeszcze jakby jedną opcję. Możemy na przykład zrobić też tak, że to ściągniemy, to odepniemy i możemy odwrócić sytuację, że te elementy pójdą do góry. No, czyli opcji jest w sumie nieskończenie wiele. Jeśli mamy więcej tych zestawów, no to możemy kombinować. Natomiast no, tutaj no, jest to trochę ograniczone. Natomiast no, jest też opcja na zabawę, na własną inwencję twórczą. Powiem tak, łatwym kosztem. No nie, no tutaj to ok. No i to wtedy wygląda mniej więcej tak. No troszkę dziwacznie wygląda ta skała wystająca z drugiego piętra. Natomiast no, zamki budowały się przeróżnie, więc Można troszkę poszaleć. Ok. Co bym chciał wam jeszcze pokazać? Chciałem wam pokazać minifigurki, ale to sobie zobaczymy w ujęciu bliższym. Tymczasem rozłożę to, co tutaj mamy. Ok. Ok, chciałem przejść do minifigurek, ale faktycznie zapomniałem o naszym głównym bohaterze, czyli psie puszku. Wygląda on dosyć dziwnie. Powiem wam tak, że jest dosyć fotogeniczny, możemy go fajnie ustawić, natomiast jak się mu przyjrzymy z bliska, no to już taki fajny nie jest. Już wam pokażę, o co mi chodzi. Jest stworzony z klocku, więc wygląda dosyć pokracznie. Natomiast nie to jest jego największą wadą, moim zdaniem. Największą wadą jest to, że tutaj są jakieś dobrane szare klocki. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. Z góry wygląda dosyć, nie wiem, biednie. Mogli to jakoś tutaj troszkę zabudować chociażby jednym klockiem, żeby to przykryć, te szare elementy, które są tutaj widoczne i to łączenia tych głów. No, wygląda to słabo. Z tej perspektywy jest super, tak też wygląda na kartoniku, natomiast no, jeśli popatrzymy z góry, no to już nie bardzo. Fajne jest to, że możemy go tutaj fajnie ustawić do zdjęć, ponieważ tutaj mamy złowieszczą minę, tu mamy pośrednią minę, troszkę śpiącą, troszkę złowieszczą, a tu mamy całkiem śpiącą, więc jak ustawimy z tej strony, to do zdjęcia mamy tutaj śpiącego psa. Śpi, ok, tak to wygląda też. Natomiast jeśli chcemy tutaj złowieszczego, no to ustawiamy go tym profilem i mamy tutaj turbo groźnego puszka, który tutaj chce uchronić kamień filozoficzny. No więc tak, sama konstrukcja puszka jak dla mnie na minus, jego głowy super, natomiast cała reszta no nie, zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że ta stara wersja, w której koń był zabudowany taką osłonką z trzema głowami, była fajniejsza, mimo że mniej mobilna. Ok, to przejdziemy sobie teraz do minifigurek. Ok, na pierwszy rzut mamy tutaj Harry Pottera. Harry Potter z ciemną brązową różdżką. Czekajcie, wyostrzymy sobie troszkę, bo uciekło. Ok, wydaje mi się, że jest wystarczająco widoczny. Więc tak, no Harry Potter, brązowa różdżka, jedna minka zadowolona i szczęśliwa, natomiast druga przerażona, jak po spotkaniu z puszkiem. Właściwie no to nawet w temacie. Mamy też tutaj krótkie nóżki i kaptur w szacie. Tak, dalej mamy Hermionę. Hermiona również tutaj fajne włoski. Również podobny na druk z kapturem tutaj na plecach. Różdżka troszeczkę jaśniejsza. Z tyłu mam jeszcze minę taką bardziej
strapioną, bym powiedział, nieprzestraszoną. Pewnie martwi się o chłopaków, którzy sobie nie radzą z diabelskimi sidłami. Różka jaśniejsza, widać, że jest całkiem inna. Oczywiście herb Hogwartu widoczny. No i co? No i wygląda całkiem zwyczajnie. Ron jak to Ron, wydaje mi się, że jest w sumie chyba najfajniejszą figurką. Jako jedyny ma tak bardzo rozpiętą tą szatę Gryffindoru. No i wygląda dosyć nonszalancko. Tutaj taki zwykły uśmiech wygląda dosyć jak klasyczna figurka, natomiast z tyłu no, mina jest rewelacyjna. Wygląda prawie jak filmowy, Ron Weasley. No jest tutaj strach, jest tutaj przerażenie. Więc jest fajnie. Okej, no to teraz może wisienka na torcie. Wisienka na torcie to Hermiona Granger w złotym wydaniu, która jest bonusowo dodana do tego zestawu z okazji 20-lecia, o czym mówiłem na samym początku tego materiału. I z tyłu mamy tutaj właśnie informację, że to jest 20-lecie. No, nie wygląda to zbyt spoko, ale to też nie jest figurka do zabawy, więc jeśli chodzi o wartość sentymentalną, czy podkreślenie tego, czym to jest, no to ja myślę, że na plus. Tak, w sumie zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, ale to pokażę też na detalu. Jest tutaj harfa, którą zaczarował profesor Quirrell i tym samym uspał łóżka. No, wygląda, no z daleka wygląda fajnie. Z bliska ta konstrukcja no, troszkę tutaj się rozpada, jest mało stabilna, ale jako sam element kolorystyczny całkiem fajnie pasuje tutaj do reszty. Fajnym elementem są również karty czarodziejów, które są dodawane do tych zestawów jubileuszowych. No ja akurat mam tutaj Godryka Gryffindora i Minerwę McGonagall. W innych zestawach są inne, jest ich więcej, ale no, nie jest to jakiś super gadżet. Fajnie, że jest, ale nie za bardzo wiem, co z nim zrobić. Musiałbym sobie chyba stworzyć taką tablicę, do której bym przypinał te karty. Gdzieś takie coś widziałem chyba na Pinterestie, więc w sumie fajny pomysł. Przemyślę. Okej. Czyli zobaczyliśmy, jak wygląda ten zestaw z bliska. Teraz przejdziemy sobie na podsumowanie, w którym zastanowimy się, czy warto, no i czy jest wart swojej ceny, no i czy jest czym się bawić tak naprawdę, bo to w sumie jest najważniejsze. Okej, wróciliśmy z korytarzu na trzecim piętrze, który mieści się w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Wracamy do mojego mugolskiego mieszkania. Więc tak, zestaw nazywa się Spotkanie z Puszkiem, więc zaczniemy sobie może od tytułowego puszka, którego już troszkę skrytykowałem. Już Wam mówię, o co chodzi. Sam puszek wygląda na zdjęciach całkiem fajnie, natomiast jeśli się przyjrzymy z bliska, jest troszkę niedopracowany. Elementy łączenia głów z tłowiem są w dziwnych kolorach i nie pasują do reszty. I dodatkowo wyglądają, jakby jakiegoś klocka tam brakowało. Ja sam dwa razy oglądałem instrukcję i zastanawiałem się, czy czegoś nie ominąłem. Więc jeśli to jest tytułowa postać tego zestawu i jest on dosyć ważny, no to wydaje mi się, że powinien być lepiej skonstruowany. Kolejnym mankamentem jest to, że ledwo mieści się do swojej komnaty, w której jest fajna zapadnia, klapa w podłodze, która de facto była w filmie i oczywiście w książce. Natomiast no, nie da się jej podnieść, jeśli puszek jest w środku, więc na zdjęciach idzie to zrobić, natomiast żeby się tym bawić, no to średnio. Kolejnym minusem jest to, że nie ma tam nadruków, tylko są naklejki, chociaż to jest taki mikro minus, bo w sumie mi to nie przeszkadza, jeśli prosto przykleimy naklejki, wyglądają fajnie. Kolejnym minusem jest jeszcze to, no, że zestaw od samego początku do samego końca nie zaskakuje. W poprzedniej recenzji głowy Boba Fetta mówiłem o tym, że w każdym momencie nie do końca wiedziałem, co robię. Dopiero jak łączyłem to w całość, to wychodziło coś fajnego, pięknego. Tutaj od samego początku widzimy, co stworzymy. Wiadomo, ten zestaw skierowany jest dla młodszych budowniczych, natomiast no fajnie jakby miał jakieś tam smaczki, które nie do końca są widoczne na pierwszy rzut oka na opakowaniu, na pudełku. Okej, no teraz przejdziemy do plusów, bo oczywiście takie również są. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych zestawów na początek. Ja wybrałem go do tej recenzji, ponieważ planuję zbudować cały Hogwart, natomiast tutaj mamy zestaw nie najmniejszy, nie największy, więc jakby wydaje mi się, że daje dobre rozeznanie, jak co łączyć z tych elementów, które są tymi blokami. I już możemy kombinować, mając pierwszy zestaw. Mamy praktycznie 5 elementów, więc fajnie. I fajnie, że są dla mnie, jako dla kolekcjonera, te dodatkowe elementy, jak złota figurka Hermiony, czy też karty z magicznych żab. Natomiast
jeśli nie planujesz budować swojego własnego zamku, kolekcjonować tych wszystkich kart, złotych figurek, tylko chcesz po prostu bawić się i chciałbyś mieć tylko figurki swoich ulubionych postaci, czyli Hermiony, Rona i Harry'ego, no to wydaje mi się, że wystarczy kupić jakiś mniejszy zestaw, który pokażę oczywiście w następnych recenzjach. Tymczasem chciałbym Was zaprosić na film, który będzie miał premierę w przyszłym tygodniu. Zabiorę Was tam na małą wycieczkę. Zobaczycie co i jak, ale bez spoilerów. Do zobaczenia. Hej!